To byli ludzie, przede wszystkim ludzie. Tym Freedom mnie ujął. Oczywiście system również, ale zaczynamy zawsze od ludzi, od weryfikacji osób. Że na tych samych falach nadajemy. Gdzieś się czuje taka intuicja, myślę, że gdzieś tam przemawia też za takimi wyborami. Jest to firma z Elbląga, z mojego rodzinnego miasta. I zawsze powiem szczerze, że postrzegałem biuro Jarka jako takie biuro numer jeden w Elblągu. Ja nie pogarszam sobie, ja sobie polepszam. Oczywiście każde ulepszenie, każda poprawa warunków pracy wymaga pewnego poświęcenia. I w tym przypadku, jeżeli chcę zastosować nowe technologie, nowe systemy, czy przeinaczyć troszeczkę, czy zmienić tą firmę, oczywiście muszę być do tego gotowy w pełni. I dzisiaj właśnie tutaj przyjechaliśmy po to, żeby spotkać się z załogą, żeby przedyskutować, jakie mają wątpliwości. Jest to dla nas olbrzymie wyzwanie, ale takie wyzwanie, które inspiruje i aż się chce to zrobić, tak? Nikt nie sprzedaje recepty na sukces, tak? Bo ta recepta po prostu jest w nas i albo coś przyjmiemy i to zaadoptujemy, albo nie, tak? I to nie wyjdzie. I też mam takie wrażenie, że wiele osób trochę nie potrafi tego dokładnie wdrożyć. Zależy mi na tym, żeby ten proces rebrandingu przebiegł jak najlepiej, tak? Żeby zarówno, żebym ja był zadowolony z tego, jak i Jarek i Ania. Decyzję tą podejmowałem świadomie. Nie powstała ona miesiąc temu, tylko ona powstała 2 lata temu. Wiedziałem, już w tamtym czasie wiedziałem, że ten rynek będzie wymagał zmian. Obserwowałem natomiast ściśle ten rynek, szukałem partnera. Szukałem tego partnera wśród wielu firm. Ostatecznie wybór padł na Freedom.